Witam was serdecznie, Resi się kłania i co tu Resilu jest? Merinda Waleczna to jest. I pierwsze miejsce, w jakie odwiedzimy, to opcje. By zwiększyć sobie poziom trudności. Na ten. Powiecie, jak to Resilu? Ty grasz na najwyższym? A czemu nie? Platformówki nie będą aż tak trudne. W skrócie, Merinda Waleczna. Dopełnienie tego wam wrzucę potem w trakcie komentowania całości. Jeszcze sprawdzę, czy pewna persona się pojawiła, która miała ze mną to komentować. Najwidoczniej nie, więc najwidoczniej ta osoba nie chce tego komentować. No Waleczna. I mamy do wyboru dwa stroje. My zagramy sobie królewską suknię. Gierka dość prymitywna. Mamo, zaczekaj! Rzuty izometryczne. Mamo, zwolnij trochę. Ona biegnie nad tobą, laska. Czy to mama powala te drzewa? Mamo, przestań niszczyć las. Możesz komuś zrobić krzywdę. Na przykład mi. Coś mi mówi Merinda, że jej to nie obchodzi w tym momencie. Księżniczka goni niedźwiedzicę po lesie. Ale to nic. Nieczęsto ktoś chwali mnie za dworskie maniery. Jestem Merida, córa tatusia. Oto on, Fergus. Niedźwiedzi król Danbroch. Nauczył mnie jeździć konno, władać mieczem i strzelać z łuku. Ale faktyczne rządy sprawuje jednak moja mama, królowa Elinor, dyplomatka. Chcę, bym zachowywała się jak przystoi księżniczce. Ona mnie nie rozumie. I nie chce zrozumieć. Ach. Czemu... Czemu nie może być inna? Meridę poznajemy z biegiem czasu. To piękna broń. Miecz siłowny. Jak się nim władało? A, C, dobra. Dobra, mamy... Tak, kwiaty też możecie zniszczyć. Możemy właściwie wyciąć, wykarczować cały las i w ten sposób... I w ten sposób mniej więcej grę sobie ograć. Ja też często to robię.
kamienie chyba do czegoś służą. Może muszę na nich jakoś specjalnie stanąć? Łuk! Dobra, łuk. Na co mieliśmy? Dobra. Mniej więcej pamiętam, jak się w to grało. I już nienawidzę tej gry. A nie, chwila. Dobra, już pamiętam. Strzeliłem w powietrze. To bardziej brama. O, tarcze. Doskonale wiem, co robić. No, to tak w skrócie jest nie całej Meridy. Wróć, proszę! I teraz jakbyście chcieli wiedzieć, tam nie wrócimy. Spokojnie, Melindzie nic się nie stanie jak. Ale właśnie. O. Ile tu skakania? Na tyle dużo, abym się wkurzył. Jak mam ją dogonić? Ach, to wszystko przez te wiedźmy. Błędne ogniki zaprowadzą mnie do chaty wiedźmy. Każę jej odmienić mamę. Mama ułożyła mi życie. Nie dbała o to, czego ja chcę. No więc uciekłam. I tak natknęłam się na chatę wiedźmy. Naprawdę tam stała? A może to ja ją tam sprowadziłam? Zażądałam od wiedźmy zaklęcia. Dałam rozkaz jako przyszła królowa Danbroch. Ugh, co za głupota. Te kamienie są niezwykłe. Ciekawe, czy tata je kiedyś widział. Jest wiedźma. Ty! Zmieniłaś moją mamę w niedźwiedzia! To twoja wina! Moja! Moja! Moja? Kimże jestem, by odmówić przyszłej królowej Danbroch? Zgoda, lecz zwiodłaś mnie. I gniew i nieufność? To jest źródło tego wszystkiego. Ty nim jesteś. Nie, dziecko. Twoją matkę przemieniła o wiele, wiele starsza magia. Dawno temu w lesie zjawił się niedźwiedź zrodzony z uporu i braku zaufania. Mordu! Mordu! Tak, bestia mi odeszła. Mordu trzymają przy życiu gniew i egoizm. Wciąż błąka się po lesie, a jego przeklęty duch wypacza moc starych kamieni. Zepsucie wypłynęło z kamieni.
plaga ogarnęła cały las, wskrzeszając wszelkiej maści potwory z czasów minionych. Kartie, mandragory, bitmowilki! Wypaczyło też moje czary, których skutki ciężko przewidzieć. Właśnie ta magia więzi twą matkę. Mordu czerpie moc z obelisków, które sam skaził. Gdy pokonasz stwory, oczyścisz kamienie i cofniesz plagę. Ja? Czemu ja mam to robić? Bo jesteś najlepszym łucznikiem w królestwie, głuptasie. Nieprawdaż? Mogę ci ufać? Bez zaufania już nigdy nie uwolnisz matki. Chcesz, aby skończyła tak jak Mordu? Jasne, że nie. To chyba nie mam wyjścia. Ach, zapomniałabym. Masz, weź ten amulet. On pomoże ci oczyścić pierwszy kamień. Chęć, szybko! My tu sobie gadamy, a plaga już dotarła do mego domu! Tak! Pomoże mi walczyć z potworami. W skrócie ujmując. Co ja wyprawiam? Te lasy były groźne jeszcze przed nadejściem plagi. Gra okazuje nam... Wszędzie tak ciemno. A chwilę temu było tak pokojnie. O, dziękuję. Przekroję was na pół. Się uporałam, to chyba zdołam przywrócić las do normalności. I mamę. Może ta stara wiedźma nie kłamała. Zatem Mordu był w tym miejscu. A! W skrócie, Mordu w czasie, kiedy... Gdy będziesz gotowa, otworzę ci przejście do kolejnych krajów. Aby pozbyć się plagi, musisz udać się do wszystkich krain i oczyścić obelisk. W skrócie, Mordu w samym filmie był przedstawiony jako persona starego, jednego z kilku książąt, aby... Który spuścił na siebie klątwę. A nie jako osoba, która... Powinnam na nich użyć amuletu ziemi. A nie jako ucieleśnienie zła. Ale tutaj w grze musiało to być jakoś rozbudowane fabularnie. Więc Mordu ma trochę inną historię niż by miał w rzeczywistości. Mi jako graczowi to nie przeszkadza, bo... Ciekawiej się w taką grę gra, nie? Ale... ci co... Gobelin odwagi. Ale... no jednak ktoś kto chciałby poznać film... Gra raczej nie jest do... Nie służy do tego. Służy ona bardziej, wiecie, do tego, żeby... się przy okazji... Mordu! Musi być potężniejszy niż wiedźma sądziła. No. No super. Dasz radę, Merido. Wystarczy udać się tam, gdzie był Mordu i pokonać stwory. Tylko tak uratujesz mamę. Czy...
Wymachujesz tym mieczem Resilu jako pętany. Tak. Po części macie rację. Jeśli tak myślicie. Ale aby móc zagrać normalnie w to... To nie wróży dobrze. O, seria się... Nie trafiłeś! Ty też nie trafiłeś! Najbardziej mnie rozbaraja to, że one nie... że te stwory nie trafiły w nas. I powiecie, Resilu, ciebie ta gra nudzi? Nie. Ja po prostu reaguję jak reaguję, czyli bez emocji. Osiemset mamy. Możemy wejść sobie do sklepu. I możemy zakupić sobie kilka rzeczy. Oczywiście teraz na razie nie ma tego za wiele. Ale na razie zapewne... Chyba być nie może. Zapewnimy sobie unik i miażdżący cios. To najwspanialszy miecz, jaki w życiu widziałam. Możecie też zakupić gobeliny i amulety, nie? Na razie tylko do moców amuletów ziemi, nie? Oczywiście są jeszcze łuki. Oraz stroje, nie? Które możecie sobie też kupować. Wszystko zależy od was, generalnie, nie? Aby wykonać unik. Tu macie miażdżący cios, nie? A unik robicie shiftem. Chłopcy. O nie. Małe diabły. Moi bracia. Hamish, Hubert i Harris. W całym królestwie żadna rzecz się przed nimi nie ukryje. Przeklęte ciasto również. No cóż, wam to zaklęcie bardziej sprzyja niż naszej biednej mamie. Może się przydacie. No tak. Ty dostajesz.
wspaniale. Nie odchodźcie. Och, ostrożnie. No cóż. Uderzające podobieństwo do mojego kochanego taty. Masa monet. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się ziarna. Cóż, Merinda Waleczna jest dość specyficzną grą, w którą musicie umieć grać. Ja gram na poziomie Waleczna, dlatego że ja już nieraz w tą grę grałem, więc dla mnie jest to za proste zwyczajnie. Nie twierdzę, że gierka mnie nudzi, bo mnie nie nudzi, tylko tylko po prostu jest ona tak prosta. Chciałam, żeby mama była inna po to, by zmienić swój los. Od zwykłe życzeń. Jak się okazuje, nie ma zwykłych życzeń. No, macie mniej więcej rozrysowane fabularnie, co się stało. Dlaczego Merinda gania za niedźwiedzicą i tak dalej. Choć nie jest to do końca tak, jak było w filmie. Powiedział Resil, co był na Meridzie Walecznej. Ale kiedy to było, widzowie? To trzeba pamiętać, kiedy to było. Muszę na nich jakoś specjalnie stanąć. Dobra. Pozbieram sobie kasę pierwsze. Klucz. No, ale to takie jakbym było powiedział Resil dinozaur. Padniesz wreszcie! No to jest właśnie to. Jeśli użyjecie złego amuletu, to dalej położycie przeciwnika. Ale w takim wypadku... O, tarcze. Doskonale wiem, co robić. W takim wypadku po prostu zajmie wam to 3 razy dłużej. Czekajcie. Zaraz podejdziemy sobie do niedźwiedzicy, czyli jej matki, ale wpierw pokroję sobie cały las. Robimy sobie wykarczowanie. Kasa. Typowy youtuber. Nie? O nie! Twoja noga! Proszę, pomogę ci! Zrobię maść, tata mnie nauczył. Nie martw się, mamo. W jaskiniach znajdę korzenie krwawnika. Zaczekaj tu na mnie.
Proszę, skarbie, otworzyłam portal. Możesz pomóc niedźwiedzi... matce. Wiedziałam, że w tym lesie są mokradła. Ta roślina wygląda niebezpiecznie. Lepiej do niej nie podchodzić. Drzewo musiało być olbrzymie. Nie podoba mi się tu. Będę zastanawiać. Powinnam chyba jej użyć. Jestem bogata. A to tylko niegroźne zmęczenie. Najszybciej. Proszę, powinno pomóc. Jest ich dużo, za dużo.
Nienawidzę sterowania tym niedźwiedziem. Już. Już, matka jej pomogła, po czym zwiała. Ale Resilu, co to ma niby znaczyć? To znaczy tyle, że... I tak jak Merida powiedziała, jest ona dzika. Strasznie stary zamek. Ciekawe, kto w nim mieszka. Pierw tu, rozwalamy to. Po czym tu. O, jest punkt zapisu stanu gry, ale ja sobie pójdę jeszcze dalej. Lodowy wilk. Powiedział Resil, który właśnie umarł. Nieźle. Dobrze, widzowie. Przed nami dość ciekawa przygoda z Meridą Waleczną. Czy się nudzę? Nie. Czy się bawię? Też nie. Jest po prostu optymalna rzecz, nie? Ja powiem wam tak. Gierka jest... dość obiecująca. Błagam wyjść do menu tylko. Dobra. Widzowie. Spotkanie z Meridą Waleczną następne będziemy mieli w następnym odcinku. Jak widzicie, trochę przygód nas czeka. Tym bardziej na tym poziomie trudności. Owszem, powiecie, Resil, wziąłeś sobie za duży poziom. Ale ja tak chciałem, ponieważ dla mnie ta gra byłaby za łatwa na normalnym czy na łatwym. Bo po prostu tutaj jest strasznie prosty no poziom trudności, nie? No nie da się w ten sposób. Na dłuższą metę byłoby to...
nie stanowiłoby to nic, absolutnie nic. A tak to przynajmniej będzie coś, jakiekolwiek wyzwanie. Więc tymczasem. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że poczuliście taki sam sentyment jak ja. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, follow na Instagramie, Twitchu oraz Kiku. Trzymajcie się, hej hej, papatki.